Wojsko Polskie od lat 50. XX wieku uczestniczyło w ponad 60 misjach wojskowych zarówno z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pierwszego maja 2004 roku Rzeczypospolita Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Już pół roku później, 2 grudnia 2004 roku, Siły Zbrojne RP po raz pierwszy zaznaczyły swoją obecność w wojskowych misjach Unii Europejskiej. Data 2 grudnia 2004 roku to dzień oficjalnego przejęcia przez siły Unii Europejskiej misji stabilizacyjnej w Bośni i Hercegowinie. Wśród 33 państw uczestniczących w tej operacji również Polska skierowała do Bośni i Hercegowiny swój kontyngent wojskowy. Stacjonował w bazie w Tuzli, wydzielając kompanię manewrową do Wielonarodowego Batalionu Manewrowego, a od lipca 2006 roku do Wielonarodowego Elementu Manewrowego. Do zadań polskich oddziałów należało m.in. patrolowanie przydzielonego rejonu odpowiedzialności, nadzorowanie działalności militarnej byłych stron konfliktu, rekonstrukcja dróg i mostów, niszczenie uzbrojenia, a także pomoc i nadzór nad rozminowywaniem terenu. Ponadto polscy żołnierze pełnili dyżury bojowe w ramach dywizji grup szybkiego reagowania. Dniem 30 listopada 2010 roku PKW EUFOR, realizujący zadania stabilizacyjne, oficjalnie zakończył swoją działalność. Z dniem 1 grudnia 2010 roku zadania doradczo-szkoleniowe rozpoczął składający się z blisko 50 żołnierzy polski kontyngent wojskowy EUFOR MTT. Organizacja Narodów Zjednoczonych, przewidując możliwość zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Demokratycznej Republice Konga, zwróciła się do Unii Europejskiej o skierowanie wojska w celu ich ochrony. Ostatecznie w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga wzięły udział 22 państwa europejskie. Polski kontyngent wojskowy liczący 130 żołnierzy trafił do Demokratycznej Republiki Konga 19 czerwca 2006 roku. Podczas misji polscy żołnierze zajmowali się stałą ochroną trzech obozowisk położonych na lotniskach Kinszasy. Podczas służby żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego m.in. eskortowali zarówno personel, jak i sprzęt EUFOR. Zajmowali się również ochroną wizyt delegacji Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto wspólnie z żołnierzami misji ONZ brali udział w patrolach weryfikujących zawieszenie broni. Ważnym elementem działalności polskiego kontyngentu wojskowego była pomoc humanitarna udzielana ludności cywilnej. Operację wojskową Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga, EUFOR RD Kongo, zakończono 30 listopada 2006 roku. Misja Unii Europejskiej w Republice Czadu miała zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla ludności cywilnej Czadu, uciekinierów z Sudanu, jak i działalności organizacji humanitarnych oraz dla misji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polski kontyngent wojskowy liczył 400 żołnierzy i był drugim co do wielkości kontyngentem biorącym udział w tej misji.
Pierwsza zmiana PKW została przetransportowana do Czadu 6 i 8 września 2008 roku, osiągając pełną gotowość operacyjną już 15 września. Tym samym przystąpiono do wykonywania zadań nałożonych na siły Unii Europejskiej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Polscy żołnierze działali na terenie o powierzchni kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych, w większości pagórkowatym i pustynnym, pozbawionym utwardzonych dróg i mostów. Do zasadniczych zadań polskiego kontyngentu wojskowego należało patrolowanie terenu i monitorowanie sytuacji lokalnej, ochrona konwojów z pomocą humanitarną, jak również zapewnienie bezpieczeństwa personelu ONZ. Ponadto polscy żołnierze zajmowali się kontrolą osób, miejsc i obiektów. Do zadań polskiego kontyngentu wojskowego należała również ochrona lądowisk i innych strategicznych obiektów, a także interwencje w przypadku łamania praw człowieka oraz popełniania przestępstw na terenach obozów uchodźców i przesiedleńców. 13 marca 2009 roku postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej polski kontyngent wojskowy w Czadzie skierowany został do misji w siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trzecia zmiana PKW w Czadzie była więc bezpośrednią kontynuacją działań Polaków w ramach misji EUFOR. W następstwie wybuchu konfliktu rosyjsko-gruzińskiego 7 sierpnia 2008 roku Unia Europejska podjęła decyzję o zaangażowaniu operacyjnym w celu trwałego i pokojowego rozwiązania. Misja obserwacyjna Unii Europejskiej w Gruzji została powołana 15 września 2008 roku. Polski zespół obserwacyjny był trzecim pod względem liczebności personelu. Misja obserwacyjna Unii Europejskiej w Gruzji zakończyła swą działalność w czerwcu 2009 roku. Udział sił zbrojnych RP w misjach, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak również ONZ i NATO, to trwały wkład Polski w budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.